Shut! Widziałeś, Ciri? Była z tym twoim elfem! Blachy mnie wstępiesz za grube! To może ich spychać! No dalej! Który chce posmakować z kelińskiej stali? Kogo mam strzelać? Kogo kurwa popadnie? Jakieś ostatnie słowa? Zamknij się i walcz. Miałeś szansę. Wiedźmi. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Bo co? Mam ci coś do powiedzenia. Ale to potem. Jak już będziesz umierał. No chodź, pokaż mi te swoje piwo. Ci ochota? Thank you.
tobie nie odmówię przyjemności. Przeszła ci ochota? Chciałeś mi coś powiedzieć. Avalach oszukał nas obu. Napuścił nas na siebie i zabrał Cyrillę. Nie wierzę ci. Niedaleko. Posłuchaj. Zamknij się. Dość się nasłuchałem twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Myślisz, że ci oszczędzę? Myślę, że nie zaatakujesz bezbronnego. Nie byłbym tego taki pewien. Jestem w bardzo, ale to bardzo złym humorze. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? Avalach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Bo chcę do niej wejść. Po cholerę masz tam iść. Dziki Gon został rozbity. Ale nie białe zimno. Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Tylko ja. Avalach namieszał ci w głowie bajkami szalonej wieszczki. Mylisz się. Białe zimno nadejdzie naprawdę. Światy zamarzną jeden po drugim, a wszelkie życie zostanie unicestwione. Avalach dał mi wybór, a ja już podjęłam decyzję. Muszę temu zapobiec. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptasie? Jesteś tylko wiedźminem. To
moja historia, nie twoja. Pozwól mi ją zakończyć. Ciri, zabraniam ci. Znasz mnie. Niczego tak nie lubię jak łamania zakazów. Łamiesz teraz coś więcej niż zakaz.